tato mi powiedział, że jeżeli możesz tylko komuś pomóc, to rób. I tak się dzieje. Od 25 lat jestem lekarzem i chciałbym dalej to robić, to co robię najlepiej. Fundatorem była moja żona, dwie osoby było w Radzie Fundacji i stwierdziliśmy, że można pomagać ludziom też w ten sposób. Zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie skiturowe, wtedy tak się nazywało, na Kondratowej. Dzisiaj jesteśmy już 12 raz na takim spotkaniu, zmieniliśmy nazwę Spotkanie Górskie. W pewnym momencie, jak odszedł Król Łęgowski, żeby oddać mu cześć i oddać hołd tej postaci, zmieniliśmy właściwie te nasze spotkania, uznaliśmy, że warto nazwać pod imieniem Hani Mieczysława Król-Łęgowskich. Jest to dalej nieuleczalna choroba, ale liczymy na to, że kiedyś się to zmieni. Dużo się zmieniło, ponieważ aktualnie mamy 13 nowych leków zarejestrowanych w szpiczaku. No i cały czas się zmienia na naszych oczach. Średnie przeżycie wydłużyło się trzykrotnie. Obecnie jest to 10 lat. I również polscy pacjenci mają dostęp do tych nowych leków. I bardzo się cieszę, że tak jest. No, oczywiście przeszczepy szpiku kostnego funkcjonują w naszym kraju bardzo dobrze, ale z dostępem do nowych leków różnie jest. Ale no, powoli dajemy radę i zmienia się to na korzyść. Ja reprezentuję Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, nazywam się Wojciech Szatkowski. No i bardzo mnie fascynuje postać Mariusza Zaruskiego jako człowieka gór, człowieka kilku żywiołów, świetnego żołnierza. I dlatego tu przyjechałem, żeby o nim opowiedzieć. To jest to piękna postać, zarówno jeżeli chodzi o świat morza, jak i gór. No i dlatego zawsze warto takie postaci przypominać, no bo to jest po prostu nasza jakby powinność jako historyków, jako ludzi, którzy się tym zajmują. No a ludzie lubią o tym słuchać, bo życiorys Mariusza Zaruskiego był niesamowitym życiorysem. Ten człowiek miał bardzo wyrazisty życiorys i on może być wzorem dla naszej młodzieży. Pięciodniowy kurs pod kierunkiem Mariusza Zaruskiego kończył się wejściem na Giebont, na nartach, albo na Kastrowy. No więc jeszcze Kasprowy to pół biedy, ale wejście od Kondratowej do Krzyża na Giebont i zjechanie potem spod Krzyża do Kondratowej to było naprawdę coś trudnego. I Zaruski uważał, że ludzie się muszą hartować, że muszą być twardzi, tacy jak on. Nie zawsze mu to wychodziło, ale tu akurat mu wyszło całkiem nieźle. Ktoś będzie może walczył o to na aukcji. Ale dlatego chciałem to zdjęcie pokazać, że to tak korespondnie z tym Zaruskim.
tutaj jest zdjęcie słynne z Rochaczy, które o tym mówiłeś. I też ta dziada z tyłu tam gdzieś jest, prawda, pojawia się, więc to był jego żelazny sprzęt. Powstanie Topru, to co mówił Wojtek, nastąpiło oczywiście wcześniej. Takim katalizatorem tej całej sprawy to była właśnie śmierć Karłowicza 8 lutego. Top został zarejestrowany oficjalnie we Lwowie, którym to miasto było stolicą Galicji, 29.10.1909 i tak na marginesie tegoż dnia i miesiąca urodził się mój syn, Tytus, tylko że kilka dobre dekad później. Bardzo dużo się dowiedziałam, było bardzo miło poznać. Myślę, że możemy się spotkać jeszcze na następny. Nie. Chcielibyśmy zorganizować 30 turnusów, no i dofinansować to w Nałęczowie albo w Iwoniczu. Jeszcze zobaczymy, w którym miejscu. W każdym razie dochód z tej aukcji będzie służył temu celowi. To jest tylko głowa, ale głowa wisiała na włosku, więc to odpadła. Jest tylko głowa marszałka. Proszę Państwa, czekam na pierwsze. Można się zgłosić imieniem. Koleżanki online prelicytują właśnie dla fundacji. Jedna z koleżanek tutaj też jest, która nie daje rady. Nie ma, ale po prostu ciałem jej nie ma, ale jest duża. Te jeszcze te od tych, od spoksów, tak z pustu. Ja jestem jeden z pierwszych uczestników tych spotkań, a jest już chyba, jeśli nie mylę, 12 w tym roku. No nie zawsze się dało tak zrobić, że byłam na każdym spotkaniu, ale jednak staram się co roku kontynuować tę tradycję i wspierać Artura właśnie w jego dążeniu do generalnie do pomocy ludziom i tym, którzy potrzebują, prawda? W związku z pandemią to spotkania w czerwcu mamy, tak co roku mieliśmy w marcu, trzeci weekend w marcu i zawsze w Soniskach, w Tatrach. Tak, to wiem. I teraz względu na to, co mamy ale mówić, daj znać i jak najbardziej jestem za. No, polowałam na pióro, ale z napisem UJ. A nie wziąłeś gotówki? Znaczy wziąłem, no ale kamera. Spokojnie, no, to musi iść do samochodu. Że koronę z Gór Polskich zdobyłem, tak, no. To kto dostaje takie? No jak się przejdzie wszystkie szczyty najwyższe w Polsce. Wszystkich pas. To jest 26 albo 8, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, szczytów w Polsce. Tak. Najwięcej na Śląsku. Tak, niestety w Sudetach najwięcej. Tam te pasma. Tak. Na rowerze jeździ cały czas. Można to zrobić tak. Ponad 10 lat jestem związany z tą fundacją w tej materii, z tym, że oczywiście ostatnie 2 lata to były niestety nieaktywne, bo i wirus, i pewne problemy rodzinne, także teraz jestem pierwszy raz po 2 latach, pierwszy raz na tym spotkaniu tutaj i nie w Tatrach, bo przez większość czasu to były wszystko schroniska tatrzańskie.
a teraz troszkę zaczęło to, tak powiem, ekspandować na inne schroniska. Też Beskidzkie. Poprzednio rok temu było, wiem, ale nie byłem niestety, ale było w schronisku na Turbaczu. Że to jest człowiek, który potrafi skupić wokół swojego pomysłu ludzi. To jest niesamowite, że on potrafi tych ludzi zebrać, a przyjeżdżają tutaj nie tylko chorzy na Szpilczaka Mnogiego, czy rodziny na przykład, ale zupełnie ludzie niezwiązani z tym, tylko zainteresowani całą ideą. Ideą wspierania Fundacji Szpilczaka Mnogiego, bo każda taka impreza oczywiście jest podczas tej imprezy jest aukcja na rzecz Fundacji Szpilczaka, zbiera się pieniądze, które potem profesor Jurczyszyn przeznacza na cele medyczne. Oczywiście i do tego, no oczywiście jesteśmy w górach, no a jak jestem w górach, to jestem u siebie. Jestem na szczycie Klimczoka. To piękny widok na Skrzyczne, naprzeciwko w dole Szczyrk. Wszystkie trasy zjazdowe widać. Tam w oddali Pilsko, nie wiem, a za daleko prawdopodobnie, za dużym przymglenie. Tu między tymi poddupnikami przechodzę. To tu jest hala na Klimczoku, piękna, gdzie można sobie na nartach pojeździć z jakimś masztem komórkowym. A tam w oddali, po drugiej stronie przełęczy, jest schronisko na Klimczoku. A tam w ogóle jeszcze, a tu Pilska, tam w ogóle babią górę widać. No ale jest solidne przymglenie. Pewnie i Tatry byłoby widać, ale niestety jest zbyt słaba przejrzystość. To jest wyjątkowo wymiornie. Słońce grzeje wspaniale. Tak, znamy się od ponad 30 lat. Studiowaliśmy razem, mieszkaliśmy razem w jednym pokoju w akademiku. A po studiach od czasu do czasu się spotykamy. Brałem udział w dwóch projektach książkowych. Byłem współautorem rozdziałów dotyczących aspektów psychologicznych, psychiatrycznych w leczeniu chorób onkologicznych. Także tutaj w takim zakresie współdziałałem z Arturem, jeżeli chodzi o Fundację Szpilczaka. Kantonu Jura, kanton francuskojęzyczny, produkowany w jednym miejscu, można by rzec, to ser endemiczny w miejscowości Belalei przez dawnych mnichów i nazywa się zresztą po francusku tête de moine, czyli głowa mnicha. I żeby teraz ten ser papusiać, należy mieć taką strugawkę, którą produkują w Szwajcarii tylko i szuciem kręcić, żeby ser musi być chłodny lub zimny, bo inaczej źle się struga. Pomyślności niechaj żyje nam. Nie żyje nam. Pomyślności niechaj żyje nam. Brawo! Brawo.
to. Kurki wspaniałe dodatkowe. Proszę, ja zazwyczaj nic nie mówię, ale no, powiem parę słów takich. No, cieszę się, że Państwo jesteście przede wszystkim tutaj. I rzeczywiście, no, tak jak powiedział tutaj Q, jesteśmy w oktawie tej historii. No, dwa dni temu skończyłem 50 lat. Właściwie no mam taką nadzieję, że dumie, dzień, jesteś, będziemy dalej świętować. Także najważniejsze, że jesteśmy wspólnie razem i że możemy tutaj być. Cieszmy się, że przede wszystkim COVID minął. Mówię o zdrowie, no to profesora, żeby bo po prostu o każdej porze dnia no, i wieczora, żeby człowiek się zadzwonił czy napisał, bo zawsze jest jakaś porada i Bóg zawsze natychmiastowa, trafiła na takiego lekarza, dlatego codziennie myślę i modlę się, żeby jak najdłużej mu zdrowie dopisywało, żeby mógł nam służyć. Hej, pierdzi, koza pierdzi, z dupy jej się kuzy. Hej, zyj nam jubila się, zyj nam jak najdłużej. Hej, hej! Piotruś, ale jeszcze jest jedna przyśpiewka. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje długie lata. Anioł stróż tych białych róż, niechaj mu wieniec splata. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje długie lata. A anioł stróż tych białych róż, niechaj mu wieniec splata. Bystra Łodzica, pyta Łodzice, moja Nicka, hej, leś jedziemy. Dwunaste charytatywne spotkanie skiturowe, właściwie górskie teraz by trzeba powiedzieć, imienia Hani Królęgowskich, Hani Mieczysława Królęgowskich, właściwie dobiega końca. Idziemy teraz grupą na Klimczok. Będziemy na Klimczoku chwilę, jest piękna pogoda, 30 stopni. No i planujemy już za rok, proszę Państwa, bo dzisiaj właśnie podjęliśmy decyzję wspólnie z Wojtkiem Szatkowskim, że za rok spotkamy się w Wetlinie i po raz pierwszy będziemy, już to będzie 13 raz w Wetlinie, także góry, tym razem odwiedzimy Bieszczady, także bardzo nas to cieszy. Kolejne plany na przyszłość, także do zobaczenia.